Dzień dobry, dzień dobry. Witam Cię jak co wtorek w naszym materiale na kanale DNA w biznesie Struktogram. Tym razem jestem na swoim tarasie i chcę odpowiedzieć na takie pytanie, które bardzo często pojawia się w Waszych zapytaniach, czy też w mailach, czy w SMS-ach, czy też na szkoleniach. Pytacie mnie bardzo często o to, w jaki sposób ja się rozwijam, w jaki sposób ja wybieram sobie, czy też mentorów, czy też autorytety, jak oceniam książki, które czytam, czy które filmy warto obejrzeć w mediach społecznościowych, czy też na YouTubie. I zrobiłam sobie taką listę, takie podsumowanie rzeczy, które dla mnie są istotne, dla mnie są ważne i ja z nich na co dzień korzystam. I żeby ten rozwój rzeczywiście miał sens, żeby to nie był rozbój osobisty, jak to mawia Paweł, tylko rozwój osobisty i zawodowy, warto na kilka takich kluczowych czynników zwrócić uwagę. Więc tak, pierwsza rzecz jest taka, że ludziom się wydaje, że rozwój osobisty to będzie coś, co spowoduje, że natychmiast ich biznes urośnie z dnia na dzień. Im się wydaje, że jak wsadzą ziarenko do piasku, czy też do ziemi, podleją 2-3 razy, to już w tym momencie to pięknie urośnie i będzie z tego ogromna, kwitnąca roślina. Otóż tak to nie działa. Czasem trzeba tą glebę użyźnić, czasem trzeba tą roślinkę wyciągnąć, bo ona padnie, albo przelejemy wodą i zgnije i trzeba będzie wszystko zacząć od początku. Więc rozwój własny, rozwój tak zwany osobisty, to nie jest jednorazowe działanie, ale jest to cały proces, długofalowy i długotrwały proces, które tak naprawdę w moim przekonaniu jest czymś, co ja nazywam stylem życia, a nie tylko jakimś tam pojedynczym wydarzeniem. No i pierwsza rzecz, która jest dla mnie ważna, to co robię, to jakby przyglądanie się temu, kogo słucham, z jakimi ludźmi się spotykam, jakie osoby znajdują się w moim otoczeniu, kogo zaliczam do grona moich przyjaciół, kto jest dla mnie w cudzysłowie autorytetem, mentorem. Jak śpiewa Solar w jednej ze swoich piosenek, coraz więcej wokół influencerów, coraz mniej autorytetów i rzeczywiście już dzisiaj to trudno znaleźć kogoś, kto byłby autorytetem, bo jest tak wiele sprzecznych opinii w internecie, gdzie w zasadzie ludzie tylko i wyłącznie sprzedają, dzielą się czymś, ale tak naprawdę to wcale nie jest podzielenie się informacją, tylko po prostu marketing i sprzedaż. I żeby było jasne, nie mam nic przeciwko temu, że ludzie się zajmują sprzedażą, bo sama zajmuję się sprzedażą. Bardziej chodzi o to, żeby mieć tego świadomość, co chcę polecić komuś, czy to jest coś rzeczywistego, prawdziwego, czy to jest po prostu mój zarąbisty produkt, który chcę za chwileczkę sprzedać. I jakby poszukaj po prostu kogoś, komu ufasz, komuś, kto będzie dla Ciebie autorytetem, komuś, kto będzie dla Ciebie właśnie takim w cudzysłowie mentorem, kimś, kto Ciebie poprowadzi, a tak naprawdę to wcale nie musi być jedna osoba, więc bądź tutaj czujny. Druga rzecz, książki. Książek na rynku jest całe mnóstwo, sama popełniłam ich 8 własnych albo we współautorstwie. Natomiast myślę, że warto tutaj szukać takich książek, które są rekomendowane, polecane przez tych, którym Ty ufasz z kolei, więc pewnie w którymś z materiałów nagram taki top moich kilku książek, żeby też się podzielić tym, co mnie się sprawdziło. Więc po prostu szukaj, przeglądaj, słuchaj ludzi, którym ufasz, co oni polecają. Kolejna rzecz. Nie wiem, jak to określić, ale korzystaj z rad tych, którzy rzeczywiście mają za sobą jakieś rezultaty, jakieś sukcesy. Myślę, że najsłabiej jest, jeżeli ktoś próbuje Ci coś sprzedać jako wiedzę, a sam tak naprawdę tej wiedzy nie posiada albo wyczytał ją w jednej z książek. Przyglądaj się ludziom, jak żyją, nie przez rok, nie przez dwa, nie przez pięć, ale po prostu jak ich to funkcjonowanie codzienne wygląda. Czy to, co mówią, jest spójne z tym, jak funkcjonują, czy to jest tak, jak Ty to oceniasz, czy tam Ci nic nie zgrzyta. Bo wiecie, w internecie różne rzeczy można powiedzieć, pokazać, napisać, a potem rzeczywistość trochę inaczej ma się do tego wszystkiego. My na przykład z Pawłem wychodzimy z założenia, że pieniądze lubią ciszę, więc nie obnosimy się z pieniędzmi i nie pokazujemy aktów notarialnych, nowych samochodów, jakichś dziesiątek innych rzeczy, bo po prostu taką mamy filozofię na prowadzenie biznesu i własnego życia. Ale Ty znajdź sobie swoje autorytety, znajdź sobie ludzi, którzy Tobie będą pasowali i od takich osób właśnie zbieraj informacje, od takich osób się ucz. No i to, co jest ważne, kiedyś a kiedy czytałam po raz pierwszy książkę Briana Tracy, Maksimum osiągnięć, tam jest taki 12-etapowy system określania celów.
I jeden z tych 12 punktów, chyba dokładnie ostatni, mówi o tym, żeby never give up, czyli nigdy się nie poddawaj. Nawet jak wszystko się powala i wszystko idzie nie w tą stronę, jak chcesz, jak potrzebujesz, to uszczknij sobie łezki, wyrycz się przez chwilę, ale potem po prostu wstań i idź dalej. My też w swoich biznesach mamy różne sytuacje. Ostatni czas nie jest łatwy dla nikogo z nas. Straszą nas, że będzie jeszcze trudniej, jeszcze gorzej, że teraz to jeszcze jest łatwo i przyjemnie, ale że potem to już będzie w ogóle totalna masakra. Staram się o tym nie myśleć, działam tak, jakby jutro miało nie być, działam tu i teraz i ostatnia rzecz, którą robię, to rezygnuję i poddaję się, do czego też Ciebie gorąco zachęcam. To jest taka moja myśl o tym, jak się rozwijać, jak funkcjonować, a najważniejsze, żeby te ziarenka cały czas doglądać, podlewać, nawozić, czyli rozwijać się i to wszystko się po prostu w pewnym momencie poukłada, a potem już jest zasada kuli śnieżnej, więc sam zobaczysz, jak to pięknie będzie Tobie funkcjonowało. Wtorek u nas dzisiaj przepiękna pogoda, mam nadzieję, że u Ciebie też jest dzisiaj słonecznie. Widzimy się już w kolejnym tygodniu, przygotowujemy naprawdę niesamowite rzeczy na jesień. Mamy nadzieję wraz z Pawłem, że będziesz z nami. Subskrybuj nasz kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiłaś i cóż, i wszystkiego co najlepsze dla Ciebie. Ściskam mocno.